Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przypada 3 grudnia. W piątek 2 grudnia ZUS zorganizował dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych, a także dla ich rodzin. W siedzibie pierwszego oddziału ZUS przy ulicy Dąbrowskiego dyżurowali specjaliści, którzy udzielali zainteresowanym kompleksowej informacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Dzisiejszy dzień jest poświęcony osobom niepełnosprawnym. Zasadnicze pytania dotyczą osób niepełnosprawnych, ich przysługujących świadczeń, ewentualnych dodatków i tak. W szczególności były to osoby, które również przebywają w domach pomocy społecznej. Pytanie było, jakie świadczenia przysługują tym osobom, jakie ewentualne profity, dodatki czy świadczenia socjalne oraz świadczenia rentowe, czy do emerytur przysługują jakiekolwiek dodatki, jeżeli te osoby pobierają, jakie wynoszą odpłatności za pobyt w tych domach pomocy społecznej. Oprócz ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zainteresowanych otrzymaniem informacji czekali też przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. O co Państwa pytają osoby uczestniczące w akcji, z jakimi problemami się zgłaszają? Gdzie mogą starać się o nasze środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także z reguły to są pytania w zakresie, gdzie można uzyskać jakieś dofinansowanie tutaj z naszych środków. Wiele osób skorzystało z okazji i zasięgnęło porady ekspertów. Czy uzyskała Pani tę poradę wyczerpująco? Oczywiście załatwiłam sprawę pozytywnie. Możemy zapytać, jaki problem Panią interesował, o jakie wskazówki Pani poprosiła? Chodziło o doliczenie do emerytury macierzyńskiego urlopu. Uzyskała Pani wyczerpującą poradę, wskazówkę? Tak, wyczerpałam. Ja jestem na rencie rodzinnej. Mam grupę drugą inwalidzką. Pytałam się, do funduszu przystąpić nie mogę. A co będzie, to pokażę. No, martwi mnie to, że Narodowy Fundusz odchodzi od nas, że zmieni się nazwa. A co będzie, no to nie wiadomo, czy wyjdziemy na lepsze, czy na gorsze. Ta akcja pokazuje, że jest potrzeba edukowania, mówią specjaliści. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy udzielić tyle informacji dotyczących tym osobom i pomóc w szczególności w ich życiu codziennym i w ich egzystencji, czy w tym momencie ewentualnie w podejmowaniu pracy na stanowiskach, które wymagane są od osób niepełnosprawnych. Można się dużo dowiedzieć, prawda? Można zasięgnąć duży zasób wiedzy, popytać się i skorzystać. Nie trzeba biegać od instytucji do instytucji. Nie trzeba biegać od instytucji do instytucji. Trafiłam dzisiaj tu przypadkowo, dlatego że przyszłam złożyć wniosek o naliczenie kapitału początkowego na emeryturę moją. Specjalny program informacyjny przygotował 2 grudnia także drugi oddział ZUS przy ulicy Starołęckiej. Tam eksperci przeprowadzili bezpłatne szkolenia dotyczące między innymi wskazań do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.